na końcu człowiek przychodzi, żeby się bawić, żeby się wyszaleć, żeby wyładować swoją energię i żeby dać do zrozumienia całemu światu, tym ludziom, którzy są obok i danej kapeli, że to, co słyszy, to, co właśnie mu dają, lubi. Czuję się wspaniale. Jest mi dobrze, wyszalałam się na Lombardzie. Czuję rytm. Jestem w przyrodzie. No nie może być lepiej. Skończyłam już dawno, znaczy może nie tak dawno, ale skończyłam 16 lat. Uwielbiam ten, podoba mi się po prostu ta liczba i chciałabym ją na zawsze zatrzymać. A niestety już skończyłam i zbliżałam się niechybnie do dojrzałości, pełnoletności i wcale mi się nie śpieszy. Jeżeli stoimy w tłumie, w dużym, dużym tłumie, słychać właśnie na estradzie znajduje się jakiś dobry, naprawdę dobry zespół, śpiewający ogólnie uznany przebój, ale nie właśnie nieciekawy hit, jakiś utwór atrakcyjny, który został przez wszystkich uznany, zaakceptowany i przez młodzież przyjęty za swój i wszyscy tańczymy. Tańczymy i śpiewamy razem właśnie z danym zespołem, z daną kapelą. Wtedy jesteśmy naprawdę bardzo sobie bliscy. I szczęśliwi, że właśnie ludzie, którzy stoją obok nas, reagują tak samo i że im się to też podoba. Nie można fanować tylko twórczości. Trzeba mieć dobre zdanie o twórcach, dlatego interesuje mnie, może nie tak nie zupełnie ich życie prywatne, ale to, jakimi są ludźmi. Lubię czytać wywiady z nimi, żeby się przekonywać po prostu, czy są prawdziwi. Jeżeli nie są prawdziwi, to po prostu mam dobre zdanie o ich muzyce, ale ich nie lubię. Nigdy nie zostanę fanem takiego zespołu. I żeby to nie była taka komercyjna muzyka, że śpiewają to, co jest w modzie, prawda, że jest źle, że jesteśmy na nie, a schodzą ze sceny i robią zupełnie co innego. Że śpiewają po prostu tak, takie teksty układają, żeby przebić się przez rynek, żeby się spodobać młodym ludziom. Chciałabym, żeby to, co śpiewają, chodziło zupełnie od nich, właśnie od nich samych. Na przykład za to bardzo cenię Grzegorza Cichowskiego, że jego teksty, jego muzyka wychodzą od niego i to jest jakaś gwarancja jego autentyczności. I właśnie to nazywa się uczciwością. A czy ty jesteś uczciwa? Właściwie chyba jestem uczciwa. W roku najpiękniejsze jest to, że tekst jest bardzo dobry. Bardzo dobry tekst, który ja rozumiem i który jest mój, bo ja go akceptuję. I który mogłabym sama napisać, gdybym miała odrobinę zdolności. A muzyka jest właśnie tak dopasowana do tekstu, że tworzą jedną całość. Na 100% odpowie, co dokładnie nie pamiętam. Trwający przez chwilę perpetuum mobile człowiek. Bardzo mi się to podoba. Po prostu, jeżeli kształtuje się w człowieku światopogląd, to musi myśleć o takich rzeczach. I myślę, że to zależy od właśnie od tego, jaki ma się stosunek do świata, do istnienia. Bo jeżeli na przykład człowiek jest wierzący, no to wtedy sens życia jest oczywisty. Żeby po prostu zrobić. Najważniejsze jest, żeby coś zostawić po sobie. Żeby po prostu nie egzystencja nie polegała na tym, że się rodzimy i umieramy, ale żeby coś po nas zostało. I to jest chyba sens życia.
A jak sądzisz, o czym myślą ci ludzie tu wszyscy zebrani? Bardzo bym chciała, żeby myśleli o tym samym, o czym ja, żeby mi się to podobało. Żeby czuli się tak dobrze jak ja. Myśleli o tej muzyce i żeby ją kochali. Jesteśmy razem właśnie w tej chwili, kiedy podoba nam się ta muzyka, jesteśmy tam właśnie przy estradzie i kiedy tańczymy, wtedy jesteśmy razem. Ale jeżeli kończy się muzyka, wtedy staje się prawdą powiedzenie o samotnym tłumie. Gdybym miała wejść w ten tłum i poszukać kogoś bliskiego sobie, naprawdę bym nie wiedziała, jak to zrobić. Na pewno bym się wiele razy sparzyła. Jak się rozchodzimy, nie potrafimy ze sobą znaleźć wspólnego języka. Nie potrafimy ze sobą szczerze porozmawiać. To jest wszystko właśnie tylko w granicach tej muzyki, kiedy Mech skończy śpiewać, ci ludzie się rozejdą i nie spojrzą w swoim kierunku.